Halo, siemanko wszystkim, z tej strony wasz ulubiony Jupiter, Champion, Patson. Dzisiaj widzimy się w omówieniu Catacombs Cup. Co to jest Catacombs Cup? To był cup, który grałem sobie w July, czyli w lipcu. Był to lipcowy turniej na Sylph Arena. I ogólnie, jeżeli nie wiecie, co to jest Sylph Arena, to ja spokojnie omówię wam to w następnym albo jeszcze kolejnym odcineczku. Omówię wam, jak się zapisywać na turniej, jak tam stworzyć konto, jak to działa itp. itd. To wszystko oczywiście na spokojnie. Teraz chciałem troszeczkę wam dać takiej lekkiej rozrywki, bo zawsze to wiadomo, teoria i tak dalej. Ale teraz mamy coś ciekawego, bo będzie coś się działo. Wiadomo, będą Pokémony się ruszać, rzucać czarcze kamieniami, gryźć się, będzie wszystko. Wybuchy, dymy, tak naprawdę, co sobie zapragniecie. I co to jest Catacomb Cup? Jak widzicie po infografice, która teraz wyświetla nam się bardzo ładna na ekranie. I teraz tak, jak widzimy, mamy dostępne Pokémony o typie mrocznym, trawiastym, lodowym, robaczym oraz kamiennym. Zbanowane mamy stalowe, legendarne, mityczne, shadowy oraz regionalne Pokémony. Regionalne Pokémony, czyli w sensie Tauros, Mister Mime, inne takie, czyli tak naprawdę ktoś może zdobyć w Ameryce, w Europie, nie może tego zdobyć, żeby było fair. Oraz jeszcze w Pokémonach takich innych mamy zbanowanego Scraftiego, Dugonga, Aloeńskiego Nightilesa, Obstaguna oraz Krasla. I teraz pytanie, co musimy z takiej infografiki wywnioskować? Mroczne typy. Co jest takiego na przykład fajnego? No na przykład Umbreon oraz Tsailus. Dwa takie porządne, mroczne typy, które tutaj były dostępne. Teraz oczywiście tego na PvPoku nie ma. Większość oczywiście z turniej patrzymy na PvPoka, bo tam po prostu są takie informacje, które są niezbędne. Oczywiście nie można tego używać podczas turniej. Jeżeli będziecie używać PvPoka podczas turniej i ja się o tym dowiem, to ja przyjdę do was do domu i wam nogi z dupy powyrywam. Nie można, nie wolno, nie można. Po prostu nie można, ja wam przyjdę i... Koniec będzie zabawy tak naprawdę. Wprowadzam was w to i nie macie oszukiwać. Gramy fair play. Pomimo, że jest korona. Tak naprawdę, no ale cóż no. Nie można, to nie można. Proste, proste. Z grass type'ów. Mamy na przykład takiego frenzy planterów. Wiadomo, frenzy plant ruch. Typu charge. Trawiasty, nie będę wam tego tłumaczył. Mamy tam meganium. Venusaur, do tego jeszcze strawiastek mamy Jumplafa, czyli mojego kochanego puchawca, ja go uwielbiam. To jest jeden z moich ulubionych Pokémonów w Pokémon GO. Kocham tego Pokémona, zawsze jak dostępny, biorę w ciemno. Nieważne co, czy jest dobry, czy niedobry, biorę to w ciemno. Ice Type'y. Jest Frostlass, jeden z moich też dobrych ulubionych Pokémonów, też wiadomo, trzymamy się za rączkę, bardzo lubię. Oraz Cast Form Snowy, który był rzadziej używany, czasami był. Rock Type. Tu było ciekawie, bo tu nagle pojawił się Snowdo. Ja go oczywiście nie brałem, wytłumaczę później, czemu go nie wziąłem. No i dobra. Bug-type'y. Tu wiadomo, robaczków jest dużo na świecie, tu też było bardzo dużo robaczków. Pinsir i Heracross, nie, Heracross był zbanowany. Pinsir, jakiś tam Vespiquen, jakiś Beedrill i tak dalej, i tak dalej. Bez zbędnego pierdzielenia. Mój team to się wyświetli też wam wszystko na ekranie, team przeciwnika też. Prawdopodobnie też moja trójeczka. I mój team to jest Jumplaf, Vespiquen, Umbreon, Frostlass, Venusaur i Graveler. Nie ma Sudowoodo. Czemu nie ma Sudowoodo? Nienawidzę w tym kapie Sudowoodo, ponieważ niby jest dobry, ale zobaczycie, że tak naprawdę na... Znaczy ja rzadko brałem Umbreona, to fakt. Ale na Umbreona nie spełniał swojej roli. Znaczy spełniał ok, ale nie spełniał jej aż tak niesamowicie tak naprawdę. Nie podobał mi się on i tyle tak naprawdę. Nie wziąłem go, wyszło na moje, bo... Tak naprawdę zająłem pierwsze miejsce, można tak to pociągnąć lekko, ale tak, tak, można tak to powiedzieć. I zaczynając, ojejku, gdzie mam walki, tu mam walki, dobrze. Pierwsza walka, mamy pierwszą rundę i pierwszą walkę mamy z Tomskim. Jego team wyświetli nam się na ekranie, ja sobie puszczam, jest to wszystko przyspieszone. Inaczej to by trwało 50 godzinę w sumie, a teraz 60 minut. I mamy Venusaura w Sableye. Jaki to jest matchup? Jest to matchup neutralny oczywiście, jest to ok, tak naprawdę. Ładujemy tutaj powolutku. Znaczy, w tej chwili to leci bardzo szybciej, szybciutko, bo to przyspieszyłem, inaczej byśmy tu siedzieli do jutra. Ja sobie ładuję Frenzy Planta, oczywiście, tu wlatuje tarcza, inaczej by prawie zginął, byłby przy czerwonym range'u. On ładuje troszeczkę więcej, więc prawdopodobnie będzie back-to-back fallplay. Ja oczywiście tarczuję. Znaczy, nie back-to-back, chyba brakuje mu jednego, dwóch... zmiana. Dla nas jest to...
Okej, dobrze, że on się pojawił teraz niż później. Jak widzieliście, ja w tle miałem takie średnie Pokémony na Umbreona, więc ja to po prostu moim zdaniem było wyrzucenie jak największej ilości Frenzy Plantów i liczenie na to, że on się nie skapnie, że nie ma może Pokémona jakiegoś na niego w tle. No i wchodzi pierwszy Frenzy Plant, super. Teraz wchodzi drugi Frenzy Plant i mamy... nie mamy tarczy, ale on jest nieżywy i to jest dla nas naprawdę niesamowite, bo nie mieliśmy żadnej na niego kontry takiej masywnej w tle. Graveler przegrywa, Froslass, no Froslass przegrywa po prostu, bo przegrywa. I sobie dofarmiamy naszego Gravela. Mamy już Rock Blasta, wchodzi Sableye, wchodzi oczywiście od niego Fallplay, bo on miał na tego Fallplay, albo brakowało mu jednego Shadowclawa, bo jak wszedł, to od razu rzucił Shadowclawa i Fallplaya. I ja oczywiście dofarmiam sobie, mamy na dwa Rock Blasty i teraz wchodzi Graveler, potężny kamyczek. Nie jest zbytnio tankowaty, ale moc ma, moc ma. Mamy tarczę i teraz doładowujemy do Stone Edge'a i jest super, bo ten Stone Edge, jak zobaczycie, on wchodzi w niego i go zabija. Jest fajnie, bo on nie ma już tarcz i jest Vespiguin. No i to już pogrzeba tak naprawdę. Ale patrzcie, źle zrobiłem, nie rzuciłem Rock Blasta i teraz jesteśmy w słabej sytuacji. I piękny sak, naprawdę to mi wyszło, jestem z siebie zdumny, przez to wygraliśmy, bo możemy na spokojnie dojść do Avalanche'a i powolutki Ice Type wyładujemy, puf, puf, puf i po grze. To był piękny, tak właśnie wyglądał, moi kochani, sak swap. Jeżeli nie widzieliście, możecie sobie zapisać w kalendarzu i możecie sobie to do snu oglądać. Dalej, mamy Vespiquen w Gravelera mojego. Wspaniały matchup, naprawdę. Lepiej się nie dało, razy dwa od kamienia. Wchodzi oczywiście teraz Umbreon, ja sobie doładowuję troszkę energii i rzucam Stone Edge'a, żeby go troszeczkę leciutko osłabić. Ładujemy i teraz będzie prawdopodobnie od razu zmiana w Venusaura. Tak, mua, CMP Switchout. Venusaura, Vespiquen, co ja powiedziałem. Wziąłem Vespiquen, bo wolałem sobie mieć Venusaura na kiedyś, jakby był jakiś pseudo-wood w tle. I jest Vespiquen i to jest moja ulubiona pszczółeczka, ona mi się tak podoba w tym turnieju. Rzucamy, po prostu, on spamuje tymi Fury Caterabi oraz X-Scissorami. Po prostu wchodzimy i latamy nad przeciwnikiem, machamy skrzydełkami, gryziemy go, po prostu rzucamy się na niego rojem. Teraz dofarmiamy sobie na spokojnie, mamy X-Scissora i ponad troszeczkę, 2 do 2 w tarczach i jest Sudowoodo. Oczywiście rzucamy sobie X-Scissora. Na spokojnie ładujemy, a już pamiętam tę walkę. I teraz przeciwnik zmienia w jego Vespiquen. I co? Powder Jam. Mamy po dwie tarcze, ale on myślał, że to jest bait? Jednak nie bait. I to już jest po grze. To koniec, koniec. No nie da się tego wygrać, bo ja tu rzucę X-Scissora, w tle mam naładowanego Gravelera i w tle mam Venusaura. To już po grze. To mimo, że mamy po dwie tarcze, to koniec jest tej gry. Patrzcie, on coś ma jedną tarczę. No i on nawet już nie rzucał charge, ja też nie, bo bez sensu. Koniec waleczki. Następna waleczka. Graveler kontra Sableye. Czyli powtórka z pierwszej walki. Matchup. Nie, powtórka z pierwszej. Nie, podobnie. Tylko, że tym razem jest Graveler, czyli jest jeszcze lepiej. I znowu to samo. Ja oczywiście nie ładuję tym razem Stone Edge'a, tylko prościuteńko Vespiquen. I jak już wiecie z poprzedniej waleczki, nasza osa gryzie mocno. Bierze swoje żądło i wbija go w mrocznego Umbreona super efektywnie. Nie musimy tutaj nawet shieldować, bo nie bierze to za dużo. Wiadomo, będzie to oczywiście się to dodawać jego obrażenia, bo on robi back to back. I to był piggyback. To był piggyback, mimo że to tak troszeczkę tam bignęło, bo jest przyspieszone tempo. To był właśnie piggyback. On robi back to back i ja w międzyczasie, pomiędzy rundą pierwszego charge'a, a drugiego charge'a, pomiędzy rzuciłem jednego fasta. I dlatego miałem troszkę więcej energii. I on jest w tle farmdownu. Ja oczywiście tutaj sobie shielduję, dokładnie, shieldowałem sobie tutaj, żeby sobie go dofarmić. I dofarmiamy i on troszeczkę źle zrobił, bo stracił Switch Advantage. Co prawda mi stracił energię, bo już w tej chwili energii nie ma, ale on też nie ma energii. I tu może wejść mój oczywiście Graveler i teraz on się odpala. Po prostu odpalamy artylerię, to jest mem z 2010 roku, daj kamienia. Wielki mix YouTube'a. I rzucamy po prostu kamieniami, no po prostu jest bombardowanie, no to jest bombardowanie, jest Rock Blast za Rock Blastem. On tymi Volt Switchami ładuje naprawdę, jak chory. Tu już nie musimy shieldować, bo może nas zabić. Zrobiliśmy co zrobiliśmy, straciliśmy mu tarczę, zabiliśmy mu prawie. Wchodzi Venusa, który sobie na spokojnie go dofarmia. Fallplay, jasne, możesz wlecieć tym Fallplayem. I to tam rybka.
I teraz tak, zabijamy Sableye'a, trzeba mieć w tle Umbreon w tle, Umbreon w tle, pasą Umbreon w tle. Pięknie, pięknie, pięknie. Nie rzuciłem charge'a, nie klikałem od razu charge'a. Umbreon zginął. I teraz na spokojnie, Frenzy Plant back to back w Gravelera, koniec gry. Może mieć tarczę, tarcza zginika, drugi Frenzy Plant po grze. Dziękuję bardzo, fajnie było, fajnie się grało. Super walka. Fajny początek, wiadomo, podpompowane, bo 3-0 jest, a, super. Mamy drugą rundę, tym razem mamy z Tabu X-em i mamy pierwszą waleczkę i to jest tak, to jest... Oj, zapomniałem wyciąć. No dobra, trudno, niech leci sobie, to szybko przeleci, bo jest tempo razy 2. Ja w tym czasie się napiję. Aż mnie posuszyło od tego gadania i komentowania. Dobrze, mamy, zaczyna się waleczka i mamy Jump Lab w Sudowoodo. Matchup naprawdę super, pomimo trzeba bać się Rockslide'a, ale nie bierze on całego życia, wiadomo, zabierze on nam mniej więcej połowę. Rezystujemy kantery, bo są oczywiście atakujące, bo mamy typ latający, jest fajnie. On rzuca w tej chwili Rockslide'a, nie shieldujemy, bo nasz nam to przeżywa, patrz jaki golemik i w tej chwili sobie czekamy. On zmienia, ja rzuciłem w tym momencie Aerialize'a. Chciałem zbaitować go na Sudowoodo i tak dalej, ale to myślałem się, że się troszkę przestraszył, że faktycznie mogę go zacząć baitować, on zacznie tracić tarczę. Ale w tle mamy Vespiquen, czyli jest znowu powtóreczka. Wyciągnąłem Umbreona, Umbreon się przywitał i wtedy moja pszczółka zobaczyła, a co my tu mamy, a kuku? No i wyszła i zaczęła gryźć. Taka właśnie była moja taktyka, że albo moją pszczółeczką łapałem Umbreona na tle, na lidzie, czyli tak naprawdę on wystawiał pierwszego Umbreona, a moja pszczółka przylatywała ze swojego ulu i patrzyła, że o, fajnie, dzień dobry. Albo druga część taktyki, starałem się albo wygrać lida, albo nie zmieniać, tak, ani razu nie zmieniłem z lida, zawsze, nawet jak był przegrany lid, to nigdy nie zmieniałem. I moim zadaniem było zawsze wyciągnąć tego Umbreona, żeby pszczółka go pogryzła. Tutaj przeciwnik zmienił, bardzo ładnie. Chyba miał fall play'a nawet tak naprawdę. Ja rzucam w ich Scizora w... Nie wiem w co, bo akurat był lag. Tak, Pokémon Go nadal jest bardzo ciekawą grą. W Sudowoodo. I w tej chwili wchodzi Jumplaf i od razu Energy Ball. Tu nie ma co baitować, tu lecimy od razu Energy Balla. Mamy tarczę. On już nie ma tarczy, za to by. Mamy... piękną ilość dwóch tarcz. Jest super. Tutaj tarczujemy, bo wiadomo, rezystujemy kantery, więc on nie ma jak nas zabić. My sobie na spokojniu tylko dojdziemy do tego Energy Balla. I jest Energy Ball. Tak naprawdę Sudowoodo już jest martwy. Tutaj nie połapałem, troszeczkę prawdopodobnie paliłem na balkonie. Z jedną ręką mnie się ciężej trafia. Tutaj wchodzi Umbreon i wchodzi Aerialize. Wchodzi Aerialize. Nie dobije go, ale wiadomo, zawsze nadal będzie jakaś tam obrażonka. I Aerialize wchodzi, jemu zostaje bardzo mało życia. Ja nie tarczuję, po co? Nie ma co, ja jeszcze mam w tle Pokémony. Na spokojnie, mamy jeszcze tarczę dodatkową. Tutaj wchodzi oczywiście Graveler, żeby móc sobie dofarmić. Nie tarczujemy, bo tak jak mówiłem, po co? Przeżyje, fall play. Umbreon ma za mało ataku i wchodzi Jumplaf. I niby przegranko, niby nie przegranko, ale mamy tarczę. A patrzcie ile ten Stonehenge bierze. Ten Graveler niszczy, patrzcie, puf! Jezu, go nie ma! Nie ma go! Tego Jumplafa nie ma, nie istnieje! Zniknął z powierzchni ziemi! I Aerialize, Vespiquen, super, mamy tarczę. Nasz kamień wchodzi. Rock Blast. Co ja mogę więcej powiedzieć? No... bardzo, to jest drugi po... No to troszkę mi zlagowało, trudno. I tak się to skończyło, że nikt żyje. Ucięta walka. Wygrałem 1-0. Przechodzimy do następnej waleczki. I Jumplaf, Jumplafa. Oj, Tabu X, nieładnie, nieładnie. Moim Pokémonem nieładnie bardzo. Ale tutaj wiadomo. To jest taki matchup, że nie baitujemy. Po prostu wchodzimy Aerialize'y i Aerialize'y i tak Aerialize, 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 Aerialize. I tak w kółeczko się po prostu nawalamy. I tutaj był mój błąd, bo ja miałem 100 energii i nie rzucałem. Czemu? Nie wiem. Po prostu patrzcie, o. To by nic nie dawało, ja rzucałem te fasty i mi to nie dawało energii, a obrażeń też to nie zadaje, no bo to jest słaby atak, znaczy dużo ładuje, ale to cóż, no. Jestem 3 fasty w plecy, 3 albo 4 nawet, coś takiego, więc jest słabo, bo jeszcze tu był moment, gdzie się fasty o widzicie jak to się rozjeżdża. To jeszcze był moment, gdzie PvP nie działało, teraz też nie działa, działa troszeczkę lepiej, no i cóż. No i patrzcie, my jesteśmy w tej chwili trochę do tyłu. Ja w tej chwili chciałem sobie nie shieldować, bo i tak bym nie zginął. I patrzcie, co się dzieje. Ja w tej chwili dopiero jestem na Aerialize'ie, po tym faście, a on miał back to back. Czyli byliśmy 4
tak naprawdę jednego Ariel Ace'a do tyłu, przez to, że mają głupotę lekką. No zdarza się. Tu powinny wejść Vespie Queen, powinna wejść Vespie Queen. No i wchodzi, dofarmia sobie 2 do 2 w tarczach. Jest tak okej, niby nie okej, ale wchodzi Umbreon i ja mam takie, ale dlaczego, nie? Ale dlaczego? I pewnie takie, ktoś tu nie ma kontry na Vespie Queen, albo jest Pokémon w tle, który też jest słaby na Vespie Queen. I w tej chwili moja osa oczywiście zadowolona, jakby zobaczyła takiego pięknego, dużego kwiatuszka. Śmieje się i rzuca po prostu w tego Umbreona X Scissorsy. On może rzucać te fallplaye, ja się nie boję, bo on może rzucać je. Mam dwie tarcze, mam Pokemona w tle, lecimy, lecimy, nie śpimy. Rzucamy sobie teraz powolutku X Scissorsy, ładujemy oczywiście do Excellenta, żeby zadać jak największą ilość obrażeń. I fałek moich Pokemonów nie pamiętam, bo to było ponad miesiąc temu, ja teraz omawiam. Bo stwierdziłem, że teraz omówię, żeby było coś ciekawszego. Taki spoilerek. Siedzimy tutaj już 10 minut, będziemy siedzieć 4:39 około, coś takiego. No cóż, no nie mogłem tego bardziej skrócić. No dobra, gadam, a tutaj walki lecą. On tarczuje dwa razy już, ja dochodzę do kolejnego X-Scissora. Jest super, mamy tarczę. Oczywiście brak baterii pokazał mi, że... Ahaha, patrzą śmiesznie. Dobiłbym, gdyby nie ta bateria, ale no to nie ma i tak znaczenia, bo jest 1-1 w Pokémonach. Umbreon i tak nic nie zrobi. I jest Venusaur. Jest znowu taka sama sytuacja, że niby słabo, bo niby powinno być przegranko, ale znowu Graveler pokazuje, co on potrafi zrobić. Patrzcie. Nie ma! Zniknął, wyparował, to jest jak Houdini. To Graveler jest jak Houdini. Jest Venusaur i nie ma Venusaura. Koniec. I to po walce. No, Umbreon jeszcze może rzucić Fallplaya. Czekajcie. Tak, on tutaj zginie. Tak, zginął. Dobrze. Tak, wygranko. Następna waleczka. O, tutaj you win. O, dobrze. Skończyło się. Następne nagranko. Trzecia waleczka z Tabu X-em. I mamy słabo, bardzo słabo. Kamyczek nie lubi trawy. Bardzo nie lubi, ale jak mówiłem, nie zmieniałem. Wolałem zostać, żeby mieć Switcha, żeby jakby co kiedyś może sobie zostawić. Tutaj lecimy Stone Edge'a. No po poprzedniej walce tu po prostu musi wyjść tarcza, bo przeciwnik widział, że Stone Edge demolował przeciwnika. I w tej chwili mamy Frenzy Planta, tarczuje. Tutaj zgrydowałem trochę, bo chciałem Stone Edge'a, mogłem rzucać Rock Blasta. On rzucił w tej chwili Frenzy Planta, ale on nie ma energii, nie jest najgorzej. Tutaj wchodzi Vespie Queen. Jumpluff tu nie wchodzi, ponieważ on dostaje super efektywnie od Sludge Bomby, a Vespie Queen dostaje tylko i wyłącznie od Sludge Bomby neutralnie. No i jak? Mamy 1-1 w tarczach, ja mam bardzo, bardzo dużo energii, ale stracę. Czyli będę miał na jednego ponad X Scissorsa, tak? Tak, ponad jeden ich Scissor, bo nie wleci już. Jest średnio, tak naprawdę. Ale znowu mamy to samo. Wchodzi Umbreon, czyli znowu jest, znaczy, wcześniej był Venusaur? Tak, wcześniej był Venusaur. Więc tak naprawdę, nie wiem, co teraz mogło być? Ojej. Tu nie widziałem, już miałem takiego lekkiego mindfucka, bo wchodzi Umbreon, tak sobie, czemu? Why? Takie, okej, no. Whatever. No i trudno, no. Osa zaczyna swój taniec śmierci. Dance macabre? Macabre? Ojej, żebym się nie pomylił. Taniec śmierci, dance macabre. Chyba tak. Tak, to są lekcje języka polskiego, które były 2 lata temu, tak? I wchodzi nasz Jumplafik i patrzę, nie zmienia. Okej? Czyli znaczy, że albo się poddał już, albo nie wiem, co robił, bo patrzcie, jeżeli macie taką sytuację, że... Bo on powinien od razu zmienić, bo on rzucił jeszcze 2 charge, ja sobie jeszcze go podfarmiłem, zdobyłem energię i mogę rzucić w to, co wejdzie od razu. No i tu wchodzi Pinsir. No i ja tu mogę po prostu rzucić 2 od razu Ariel Ace'a i mieć po grze, bo tak, mogę sobie jeszcze troszeczkę podfarmić, bo znam jego ataki. X Scissors plus Close Combat, więc jeszcze rzuciłem jednego Bullet Seeda, CMP, nie tarczuję, ponieważ jest to X Scissors i patrzcie. To jest Game Knowledge. Ja wiedziałem, że to mnie nie dobije, tu wlatuje sobie Ariel Ace, mogę jeszcze rzucić 1 albo 2 charge, żeby na spokojnie sobie wygrać. I w tej chwili wchodzi Umbreon i wchodzi Ariel Ace, jest CMP i tu chyba nie dobiłem, jeżeli dobrze pamiętam, że tu jeszcze wszedł Fallplay, dlatego dobrze, że ja zachowałem tarczę. Patrzcie. I ja mam tarczę. I to jest dlatego musicie, to jest Energy Management, Shield Management, to są
rzeczy, które musicie wymasterować, bo one są bardzo ważne, że widzicie, że każde HP się liczy, wszystko się tu liczy. 3-0 dla mnie, dziękuję bardzo. Fajne waleczki, lecimy dalej, kolejna runda z Dark Kafo, gdzie ja mam Drapiona, on ma Drapiona, a ja mam Gravelera, znowu nasz kamyczek. I tu wiedziałem, że muszę mieć zmianę oczywiście na Umbreona i w tle mój Venusaur. Nie było tym razem pszczółki, wolałem nie brać pszczółkę, bo miał Drapiona, bałem się, wolałem Venusaura sobie wziąć, ale to jest prawie to samo, bo też wygrywa ten matchup. Tu musiałem uważać, bo Dark Kafo, pozdrawiam cię, wiem, że oglądasz mnie. Miał on Drapiona, ale miałem 2-3 nawet podatne na niego pokemony, więc musiałem go wyłapać. Ja myślę sobie, dobra, zliduję nim, Graveler wchodzisz. I się udało, więc super. I teraz lecą fallplaye, 2 do 2 tarcz. Ja sobie dofarmię, żeby mieć może do 2. Rzucamy pierwszego. Pytanie, albo pójdzie w dół, albo będzie tarcza. Mamy tarczę. I teraz raz. Dobrze, teraz tarcza ode mnie oczywiście. Chcemy pozbyć się tego Umbreona. Nie chcemy, nie chcemy. Leci fallplay. I leci od nas oczywiście frenzy plan. I tu albo tarcza i zostaje bez tarcz, albo po prostu ginie. I tu zostaje bez tarcz. Więc oczywiście on nas dofarmia, nie dojdziemy. Nie dofarmił, bał się. Troszeczkę błąd, trochę nie. Patrz, mam mój ekran. Dofarmiłbym mnie, tak, dofarmiłby na pewno. I ja tu wchodzę agresywnie, to było agresywne bardzo zachranie, bo ja tu wszedłem Frostlass. To było troszeczkę jolo. Ja tu stwierdziłem, że będę shieldował, bo fallplay by zadał bardzo dużo. To jest bardzo agresywne, ale opłaciło się. Bo Frostlass energią jest zabójcza. Patrzcie, on nie ma tarcz, więc moja Frostlass w tej chwili po prostu zaczyna swoją zabawę. No i tu wchodzi Drapion. Ja oczywiście lecę w Avalanche, bo Shadow Ball byłby not very effective. I puf, pierwsze. Tutaj od razu zmiana w... Jejku, jak on ma... W Gravelera. Przeciwnik nie zdążył zareagować i wlatuje od razu Rock Blast. Nadobicie go i Drapion jest ściągnięty. Ja mam w tle... I jest właśnie Venusaur i jest super, bo znowu patrzcie, co się dzieje. Nasz Houdini pokazuje sztuczkę. Puf, nie ma! 3/4 pony z życia zabrał sam Graveler. No przeciwnik chciał zrobić back to back i tak dalej, doładować energię. Nie wiem, czy miał w tle? Nie pamiętam. Chyba nie, ale i tak Frostlass wygrywa z Venusaurem CMP, latuje Avalanche i mamy po pierwszej waleczce. Czyli bardzo dobra walka, podobało mi się, super. Mamy teraz drugą waleczkę. Tym razem wygrałem. Znowu jest Umbreon, czyli to jest druga część taktyki, że nasza pszczółka widzi Umbreona na lidzie, to przylatuje i zaczyna kąsać. No i zaczynamy zabawę, ja tutaj oczywiście spodziewałem się Switcha, więc zrazu kupiłem Switcha. I powolutku doładowujemy sobie do 2 ich scissorsów. Pierwszy ich scissor teraz leci nam. Oczywiście nie shieldowany. Pierwsze tam, o tutaj lekko zlagowało, jak widzieliście. Jest. Bardzo śmiesznie to wyglądało, nie powiem, że nie. Jak ta pszczoła zaczęła down'a dostawać. Tu wszedł Last Resort i to mnie zdziwiło. I przeciwnik miał laga, ale to by i tak nic nie zmieniło tak naprawdę, bo by rzucił... Później gadaliśmy, pytałem się o powtórkę i tak dalej, chyba była nawet jedna powtórka, a i tak się to tak samo kończyło, bo wleciałby, znaczy tutaj troszeczkę były takie lagi, to dziś nie wyglądało, X-Scissors, on by miał w tej chwili na kolejnego fallplaya, no to nie miałoby znaczenia tak naprawdę. No i tu wchodzi Drapionik, ja rzucam X-Scissorsa, który jest w tej chwili neutralny, bo jest Poison Dark. Jakieś tam obraszonka zadam, pierwsze lepsze, puf. Lekko mnie sfarmił, ale Ice Fang mało ładuje i oczywiście pan kamyczek wchodzi w Drapionika. I tutaj leci oczywiście Aqua Tail, bo on grał Aqua Tail Crunch, jak dobrze pamiętam. Tutaj oczywiście śledujemy, bo jest super efektyw, boimy się. Podładowujemy troszeczkę, lecimy w Rock Blasta. Albo tarcza, albo ginie. I puf, mamy tarczę, ale back to back. Nie ma piggybacka, nie ma niczego. Lecimy back to back i albo druga tarcza, albo ginie. Czyli jest super. Nie dość, że zbiliśmy Pokemona, to jeszcze zdobyliśmy tarczę. I na tle, na końcu, mamy Venusaura. No i tym razem Houdiniego nie będzie, bo jest tarcza. No ale wiadomo, tą tarczę ściągniemy. Teraz oczywiście zmieniamy w swojego Venusaura. No i tu... Oj, patrz, czemu nie zmieniasz? On powinien od razu zmienić, troszeczkę źle zrobiłem. Może nie mogłem zmienić, może tak. Tu wiadomo, oczywiście mógł mieć na dwa razy, tak, bo tu zbaitował mnie.
ja nie wszedł mu bait, ja tu oczywiście shielduję, bo wiadomo, bait nie wszedł, to dalej nie będzie baita i jest slash bomba i ja w tej chwili wchodzi moja slash bomba i będę chciał coś dodać, tylko nie wiem, czy to jest ta walka. Lag. To jest chyba ta walka, nie chcę nic mówić, bo nie chcę wypaplać. Slash bomb i patrzymy. Tak, to jest ta walka, nie wiem, czy on przestał... Znaczy, mam aż specjalnie. Nie wiem, czy przestał klikać i tak dalej, ale tam domówiliśmy się, że faktycznie, o, taka gadanina. Ale ja później sprawdzałem, jakby to wyglądało. Jemu tam brakowało do slash bomby oczywiście. Przeliczyłem to wszystko i to by wyglądało tak, że brakowało mu dwóch fastów i tak, bez laga oczywiście, bo tam zrobiłem tam symulację w pipołku, też zobaczyłem na filmik, jak to wygląda, liczyłem też fasty jego i koniec końców i tak by brakowało do tej slash bomby, więc na spokojnie, wygranko, trzecia runda, trzecia walka tak naprawdę. Frostlass w Umbreona. Słaby bardzo lead, beznadziejny, tu nawet chyba nie zostałem, albo rzuciłem awalansza i wyszedłem. Zobaczymy, bo już nie pamiętam, nie oglądałem tych walk, to było miesiąc temu ponad, więc mam prawo nie pamiętać. Ale wchodzi Avalanche pierwszy. Bym musiał 3 rzucić, żeby wygrać. Ja to dopuszczam, bo stwierdziłem, że wolę nie tracić tarcz tak naprawdę. Niech mnie po prostu zabije, tarczę może straci. Bo rzuciłem kolejnego Avalanche, myślałem sobie, że może, a może zabije, albo o może zdobędę tarczę. I nie zabiłem i zdobyłem tarczy, ale on stracił energię, więc jest takie mech. Mech, jest średnio, nie powiem, że nie. I w tle mam Drapiona oraz Jumplafa. Znaczy, tego, Gravelera. Tu przy nim złapał laga. Rzucił Fallplaya. To i tak by rzucił Fallplaya, więc to nie miałoby znaczenia większego. I tak, i tu wchodzi nam... co nam wchodzi? No, szybciutko. Tu nam wchodzi Venusaur. No i ja w takie... No, z dwoma tarczami, nie fajnie. To jest bardzo szybka walka, bo ja tu rzucam po prostu dwa Rock Blasty, mój Graveler ginie i dzieją się bardzo smutne rzeczy. Jest to smutna walka, to jest F to pay respect, bardzo mi się nie podoba. Ja zmieniam na Jumplafa i oczywiście tutaj wchodzi Drapion, dziękuję, dobranoc. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie się grało. Dziękuję, GG. Nie. Nie ma szans tego wygrać. Razy dwa dostaję od lodu. Tym razem nie udało się kamyczkiem złapać Drapiona i nie jest ciekawie i jest dupa i można grać dalej. 2-1 dla mnie. Tak, tutaj patrzę jeszcze desperacko. Arialaisy, może się uda. Mam dwie tarcze, Patson, mam dwie tarcze. Tak, przegrałem z dwoma tarczami. Gdy może wytarczował jakoś Frostlass i tak dalej. Tu jeszcze rzuciłem, to jest już akt desperacji. To już jest akt desperacji. To jest akt desperacji. Znaczy, przegrałem z dwoma tarczami, koniec końców ich użyłem, ale w taki sposób, że mój Graveler i tak nic nie zrobił, więc... No, przechodzimy do następnej rundy. Boże, daj mi siły omówić tę rundę. Beznadziejny lead, Vespiquen, Frostlass. Dostałem tutaj 0-3. Ale, no, bardzo mi się... To po prostu jest przegranie, no. Vespiquen tutaj nie ma co zrobić, bo tarcza i tak wleci od niego też, tarcza wleci, tu można baitować. Frostlass za dużo ładuje, za dużo ładuje, żeby móc coś wykombinować. Tutaj tak naprawdę wleci X-Scissors i ten X-Scissors został zshieldowany, ale nawet tutaj do Powder Gema dochodzę. Tutaj... Czemu ja to przegrałem? Czekajcie, shield? A, za mało bije. Dobra, teraz już wiem, czemu przegrałem. Mogłem to niby tutaj shieldować? O, teraz dowiem się, czemu przegrałem i dostałem 3-0 w dupę. Dobrze, Patson. Graveler wchodzi. A, miał back-to-back Avalanche'a. Okej, respect. No i dobra, ja w tej chwili nie mam tarcz, on ma tarczę i jest totalna kicha. Jest cudowudo, jest takie... Och, cholipka, jest źle, jest bardzo źle. Tu może wlecieć oczywiście bait na jakiegoś Rock Blasta. Nie wleciał nawet, więc jest słabo. Od niego wchodzi Rock Slide, ja nie mam tarczy, już jest totalna beznadzieja. Jest Rock Slide, dobija mnie. Ja w tle mam swoją Frostlass. To już nie ma znaczenia, ja potrzebowałbym dwóch rzucić Avalanche, bo on ma jeszcze tarczę. Tu wchodzi Rock Slide i to jest pogrzeb. Tak, to jest pogrzeb. Bardzo nie podobała mi się ta gra. Mamy teraz kolejną grę.
To jest druga bitwa. I tym razem mamy Vespi Queen znowu i znowu jest Frostlass. Boże, ile ja narzucałem się mięsa w tym momencie. Ja po prostu rzucałem mięsa na lewo i prawo. Siedziałem tylko z fajką na balkonie. Byłem tak zdenerwowany. Do dzisiaj mnie ta walka denerwuje, bo nie wiem. Nie wiem jak to działa tak naprawdę. Tu już stwierdziłem, że w sumie mam to w dupie i będę rzucał ich scissorsy, bo i tak stwierdziłem, że to jest przegranko, bo pewnie znowu jest to samo w tle, tak, jest Graveler, ja mogę ten Graveler na sobie wejść, on może rzucić tutaj Avalanche'a, w tle pewnie jest Sudowoodo i następnie jest... Czy tu w ogóle... Nie chcę być toxic ani nic, ale... No rzuci Shadow Ball'a, no... Nie wiem, czy to była kwestia farta, czy co, ale to bardziej... Nie jest tu zbyt duży game knowledge, bo jakbym miał duży game knowledge, to by po prostu rzucił Avalanche'a, bo i tak ja jestem w chujowej sytuacji, więc muszę shieldować. No i tu wchodzi Sudowoodo, więc ja liczyłem może, że a dobra, tam dupa, rzucę sobie Stone Edge'a, może nie shielduję. I... Nie shieldował, więc stwierdziłem, że Zależy co jest w tle. Nie pamiętam, znaczy jest 1-1 w tarczach. Leci Rock Slide, nie mam połowy życia. I jest ostatni Pokémon w postaci Umbreona, co jest niby okej, okay, ale z drugiej strony nie jest okej, okay, bo mamy za mało życia. Więc nie przeżyjemy. I on ma Dark Pulsa i to jest w ogóle... Ja nie lubię komentować tej walki, bo ja tu się odpalam, że jestem toxic, bo... Jest zero game knowledge'a i mi się ta walka nie podoba, że... Koleś ma taki średni game knowledge, bo jakiś Dark Pulse, tutaj jakieś dziwne zagrania i tak dalej. A i to, tutaj widzieliście, że nawet wyłączyłem nagrywanie po prostu w pizdu. I znowu jest Frostlass. Ja po prostu myślałem, że wyrzucę ten telefon w pizdu przez balkon, przepraszam. Nie lubię tej walki po prostu, bo tutaj w ogóle przegrywam CMP, on ma wyższy atak na Frostlass i ja mam takie, Boże, trzymaj mnie, Boże, czy to widzisz? No i oczywiście... Jak macie taką akcję, to A. Uciekacie, B. Baitujecie, bo jak przegrywacie CMP i jest Mirror, to znaczy, że tego CMP po prostu nigdy nie wygracie, chyba że kolesia zlaguje. I jak widzieliście, ja leciłem po Avalanche, więc ja shielduję. I on wtedy wie, że to jest CMP i teraz jest bicie się z myślami. Avalanche czy Shadow Ball? Ale ja wiedziałem, że on ma chujowy game knowledge i to może coś da. Jestem teraz, więcej energii mam. I on teraz tutaj rzucił i ja myślałem takie, kurde, czemu to się stało, dlaczego on rzuca? Ale zobaczyłem, że to jest Avalanche, bo przez chwilę myślałem, że może Shadow Ball i pomyślałem sobie, że ktoś tu cheatuje, ale jednak tak, jednak uczciwie. I tu był właśnie Shadow, i ja to niby tu wygrałem, niby Switch Advantage, tu wchodzi jakiś tam Beedrill, ja tu nie dążyłem doładować przez jebaną, zbugowaną grę tego, Avalanche'a. Tutaj wchodzi Drillran, który mnie złą shotuje, papa kamyczku. I tu wchodzi Zaur, który może się podrapać i pójść spać. Tak. Bardzo mi się podobały te walki. I jeszcze grał z Felstingerem. Mam nadzieję, jestem szczęśliwy, że te walki są krótkie i się kończą właśnie, bo możemy przejść do dalszych, ciekawszych walk. Nie, bo wygrałem tylko, bo są ciekawsze, bo ja tak uważam. Omówiłem je, bo są z tego turnieju, jak widzieliście. Tak już naprawdę, na serio. Błędy jakieś popełniłem. Dziwne rzeczy porobiłem, powinienem od razu zmieniać i tak dalej. No cóż, zdarza się, miałem nauczkę na przyszłość. Dalej, mamy walkę z Frościkiem 99. Pozdrawiam cię, Frościk. Dziękuję za zatrzymamy na chwileczkę. Dziękuję bardzo za oczywiście odznaki z Community Day. Ale no cóż, no wygrałem Lido. Z Vespi Queen z Umbreona, wiadomo, to już znamy ten matchup po 30 minutach tak naprawdę, że Vespi Queen gryzie Umbreona i wychodzi z tego cało. I tutaj wchodzi jego Vespi Queen i pomyślałem sobie, ostatnio rzuciłem Powder Gema, to może tym razem też się uda. No i rzucę tego Powder Gema, ale tym razem wleciała tarcza. Nie wleciała tarcza, przepraszam, nie wleciała tarcza. Czyli znowu się udało, że przeciwnik myślał, że baituje, a pan sobie stwierdził, że jak mam tyle energii, to sobie rzucę. No i wyszło na moje.
przeciwnik nie ma Pokemona, całego papieru w tej chwili jest. O kurde, co się stało? No Vespiquen też potrafi zamienić w kamyczka i być po prostu Houdini, że jest. Jest Pokemon, nie ma Pokemona. Tutaj jest taki średni matchup. Więc, znaczy, Graveler zrobił swoje, znaczy zrobił swoje, no. Nie zrobił nic tak naprawdę, bo nie wykonał swojej roli w postaci zabicia Korobaka, ale rzucił Stonehenge'a i widzieliście, że nawet w takiego tankowatego Umbreona zadał mu potężną ilość obrażeń. No i w tej chwili ja chcę rzucić kolejnego Stonehenge'a. Mogłem rzucać Rock Blast tak naprawdę, to już nie ma znaczenia, bo mój Graveler ginie. Jednak ma znaczenie, bo przeciwnie shieldował. I jest znowu ten sam błąd. On ma sudoło do a ja mam Venusaura i już jest po grze. Jest koniec. Bo jest even w tarczach, even, czyli jest wyrównanie w tarczach. Ja mogę zdecydować dwa rock slidy i to nie robi mi różnicy, ponieważ wine whipy, one zadają za dużo. Patrzcie, on już nie ma połowy HP, więc ja mogłem go samymi fastami dojechać do końca. Więc tutaj na spokojnie ładujemy sobie, klikamy powolutku. Tutaj wchodzi kolejny rock slide. Ja zaraz mam kolejnego Frenzy Planta, więc ja tu, znaczy ja jeszcze dodatkowo mam fajną bardzo rzecz, bo jeszcze mam w tle Vespiquen i mogę zrobić Saka. Ale jeżeli dobrze pamiętam, tutaj nie zrobiłem? A, nie zrobiłem! Po prostu ją zmieniłem sobie i dobiłem Sudowoodo. No, Vespiquen miała ponad połowę życia i jest 1-0. Teraz wchodzimy do drugiej waleczki, tu był lead. Nie dowiemy się, jaki to był lead, ponieważ nie w... Znaczy, dowiemy się za chwilkę, tylko trzeba troszeczkę poczekać. Pięknie Niantic. Nie pamiętam, czy to Niantic, czy Frostik tyle wybierał. Ale jak patrzymy na niego, nick to 9-9, pozdrawiam serdecznie. Mój rocznik. Buziaczki. No. Boże, czemu ty tyle tam wybierałeś? Patrzcie. Jego możecie okrzyczeć, że tyle... O, jest, zaczęło się. Mamy Graveler w Laprasa. Super. Jest, my jesteśmy na niego super efektywni i charge'ami, i fastami. On jest na nas neutralny, czy neutralny z fastów, ale super efektywny z charge'u, bo to jest surf. I on ma 4 ice shardy do surfa. I my w tej chwili jesteśmy naładowani, jak nie wiem. Mamy na Rock Blasta, tutaj oczywiście pierwszy latuje Rock Blastik. Puf, wchodzi Rock Blastik i wchodzi kolejny Rock Blastik. Ale powinienem rzucić tego Stonehenge'a, bo jak widzieliście, miałem Stonehenge'a i to był błąd, bo muszę oddać Pokemona albo tarczę. Przeżyję? No nie, przeżyłem. Więc to był błąd, myślałem, że zabiję, ale jednak nie zabiłem. Ale i tak dobrze się skończyło, bo ja wchodzę teraz w Venusaurem. I on wchodzi w tej chwili swoim Venusaurem, więc w tle musi być Sudowoodo. Tak sobie pomyślałem, bo naprawdę tak musi być, że musi być tam Sudowoodo, bo jednak by wystawił coś innego. I tu nagle też się tarczuje. I ja stwierdziłem, że w sumie też się tarczuje, bo może mnie zbejtuje. Nie, jest Slash Bomba. I ja w tej chwili zbejtowałem, gdzieś nawet nie miałem Slash Bomby. Trochę riski, trochę bardzo riski. Ale mamy tarczę. Pomimo, że riski, to mamy tarczę. I ja w tej chwili też tarczuję, on w tej chwili też rzuca Frenzy Planta. Czy nie? Nie, on w tej chwili... Tak, Frenzy Plant. Nie widziałem, bo mam bardzo mały ekranik w tej chwili. Jest Frenzy Plant. Teraz jesteśmy przy takim range'u, co nie trzeba się martwić. Jest i tak Frenzy Plant. Puf. I w tle, jak mówiłem, Sudowoodo. Ja zmieniam na Vespiquen. I... Ojej, tak, to jest ta walka. Patrzcie, co tu się stanie. Powinno być przegranko. Przegranko totalne. Totalne przegranko. X-Scissors. Drugi X-Scissors. Myślę sobie, co on robi, nie? I nagle rzuca charge'a. Ja takie... Dobra, przegranko, nie? Earthquake. A ja takie... Matko Bosko, dlaczego? Jemu się typingi pomyliły. Nie wiem dlaczego, pomyliły mu się po prostu typingi i przez to wygrałem. Więc teraz przechodzimy do trzeciej walki, Venusaur w Laprasa, czyli znowu... Okej, lead. Tym razem jest to okej, bo jedno i drugie jest na siebie super efektywne. I koniec końców przy jednej albo dwóch tarczy chyba Lapras wygrywa, tak naprawdę, jeżeli dobrze mi się wydaje. Chociaż Frenzy Plant bije, wiadomo, potężne obrażenia. To chyba przy jednej albo dwóch tarczach wygrywa. I wiadomo, tarcza za tarczę. On 4 Ice Shardy, tutaj mnie lekko przycięło, to był moment, gdzie lagowało, ale zmienił. I ja takie, o, w sumie super. Zmieniam na swoją Vespiquen.
Bo jak wiadomo, wiemy, że tutaj ona nie musi się bać, gdzie musi Venom zalecieć prosto po slash bomby. Wchodzi pierwsza slash bomba i chyba ten ma jeszcze gorsze IV od jakiegoś innego. Znaczy mniej ma ataku, przepraszam, nie gorsze IV. Czy może mieć gorsze IV, tylko że ma mniej ataku, bo wcześniej mieliśmy połowę, mniej niż połowę życia z pierwszego slash bomba. I tutaj pomyślałem sobie, że shielduje i jest bait. I ja takie, a ty cwaniaczku, no i zbaitował mnie, nie fajnie. Więc ja tutaj wlatuję oczywiście X Scissorsem, powolutku sobie ładujemy, zaraz będzie dobijanie tego, znaczy oczywiście po jeszcze jednym X Scissorsem będzie dobijanie go, wchodzi kolejny X Scissors, nie rzucił slash bomby, nie doładował pomimo baita i jest dla nas super. Uff, wchodzi nam X Scissors, teraz mamy Laprasa tutaj, no tak średnio, tutaj przylagowało, to by i tak nie zmieniło walki, i tak wam powiem. Bo chyba koniec końców gram, jeżeli dobrze pamiętam. Wchodzi Surf, ja tutaj oczywiście wchodzę Gravelerem, on wchodzi tutaj Sudowoodo. I mamy Frenzy Planta! Frenzy Plant! I nie ma Sudowoodo. To jest kolejny Houdini. Miałem team magików. Nie ma, nie ma. No i po grze. No i w tej chwili kolejny Frenzy Plant od naszego Venusaura. I mamy po grze. Czyli bardzo fajnie. Kolejny wygranko i w tej chwili mamy finał. Finał, tak, to w tej chwili jest finał. Wow, Bartek 577777. I ja mam Gravelera w Jumplafa, czyli piękny matchup, ponieważ on musi baitować, a ja po prostu lecę swoim kamyczkiem. Tutaj leci pierwszy charge. Ja pomyślałem, zastanawiałem się, czy to jest bait, ale dobrze zshieldowałem, to nie był bait. Ja oczywiście tutaj lecę, ładuję i Stone Edge. Ale przeciwnik zmienił, bardzo ładna zmiana, złapał na swoim Sudowoodo do Stone Edge'a. No ale wiadomo, ponad połowę życia dostał z tego Stone Edge'a i w tej chwili wchodzi mój Venusaur, który sobie po prostu go dofarmia. I może później wejść i tak Jumplaf, ja mogę nie shieldować i tak wrzucę Sludge Bombę, której poleci Shield. Tak, wchodzi Jumplaf i tu oddałem. Tak, tu musiałem, tak, mea culpa, musiałem oddać, bo na Gravelera potrzebuję. Graveler jest lepszą odpowiedzią, bo jak wiecie, on ma więcej ataku, jest rock type'em i tak dalej. I jest różnica pomiędzy Energy Ballem a Aerial Ace'em. Tu wszedł nam bait, fajnie. I pomyślałem sobie, ach, może się uda drugi raz. Drugi Rock Blast, wszedł kolejny baitik. Więc jest super. Dwa baity pod rząd nam weszły. Teraz jesteśmy już tak samo w tarczach. Jest idealnie. Energy Ball wchodzi od niego. Ja mam na kolejnego Rock Blasta. I leci kolejny Rock Blast z niego. I on chyba teraz już powinien go dobić. Tak mi się wydaje. Znaczy, ja po prostu wiem, bo Jumpoff jest bardzo tankowaty. I dobiję go. I mamy go dużo energii. Wchodzi jego Graveler. Tutaj jest i tak dobry matchup. Ja sobie rzucam Stone Edge, wiadomo, kamień w kamień, ale no, mój kamień oczywiście jest lepszy. To jest szczęśliwy kamyczek. Stone Edge za prawie całe życie. Całe życie prawie. Przeciwnik zgridował. Zgridował mocno, zgridował. Samym go Gravelerem zniszczyłem. Puf. Pierwsza walka wygrana. Przechodzimy do drugiej waleczki. W drugiej waleczce mamy Venusaur w Gravelera. Wow, to było genialny lead, naprawdę. Chociaż przy niektórych tarczach może wyjść, że Graveler wygrywa. Tutaj przeciwnik zmienia na Jumplafa, nie złapał Frenzy Planta ode mnie. Ja sobie ładuję bardzo dużo energii, tutaj muszę shieldować, rzucam slash bombę i uciekam, tak mi się wydaje. Wchodzi RLS od przeciwnika oczywiście, ja rzucam swoją slash bombę. Nie pamiętam, czy rzuciłem dwie slash bomby, czy jedną. Zobaczymy, wchodzi pierwsza slash bomba. I jest zmiana od razu w Gravelerka. Jesteśmy tak samo w tarczach, więc możemy nawet nie baitować. Tutaj wchodzi... Tu był bait. Tu chyba dałem się zbaitować. Tak, dokładnie. Tu dałem się zbaitować. Ale ja pomyślałem sobie, wiadomo. On zbaitował, to może ja też zbaituję. Ale chyba to się nie udało. Się udało. Czy my? Udało się. Tak, jesteśmy tak samo w tarczach. Ale CMP. Nie fajnie. Mieliśmy już na Stone Edge'a i wchodzi Energy Ball i jest dupa. Znaczy dupa, no niby on nie ma tarcz, ja w tej chwili wchodzę swoim Jumplafem i on ma w tej chwili Gravelera i on tego Gravelera zmienia i rzuca mi Stone Edge'a i jest oj, karamba, nie fajnie. Ja rzucam tutaj swojego Venusaura, rzucam Frenzy Planta, żeby mieć energię na Jumplafie. Ginie oczywiście Graveler.
wchodzi w tej chwili jump lafik i teraz po prostu ładujemy do slash bomby i wchodzi na slash bomba. Przeciwnik chyba troszeczkę przeładował z energią, mi się wydaje, bo miał już na relaysa, albo prawie miał. I zabija w tej chwili go i zostaje na końcu Victory Bell. I ja mam takie, no, koniec, pogrze. Mam dwa grass type'y i jeszcze dodatkowo on ma Razor Leafa. Slash Bomb oczywiście wchodzi za bardzo dużo życia. No i Razor Leaf bardzo mało ładuje. Tak naprawdę wygrał CMP, ale ja w tle jeszcze mam Jump Laffa, on ma na 100%, na miliard procent, na jeden atak, jeszcze tym bardziej Sludge Bomb, on nie ma w tej chwili energii, ja wchodzę Jump Laffem, rzucam Arelaysa i dziękuję bardzo. Trzeciej walki nie ma, bo przeciwnik oddał trzecią walkę, trzeciej walki nie graliśmy. No i co? 40 minut omówienia, mam nadzieję, że wam się podobało, byłem tutaj bardziej żywszy, bo tutaj oczywiście miałem co komentować. Też wiadomo, możecie niektórych rzeczy nie zrozumieć, bo pewnie gadałem. No, ale bardzo fajnie. Podobało mi się, turniej naprawdę super był, w przyszłych odcinkach wytłumaczę, jak się zapisać na taki turniej, jak stworzyć sobie konto itp. itd. Więc ja mam nadzieję, że wam się podobało, to było moje niby pierwsze miejsce, wiadomo był, bo każdy miał 5-1, ale ja byłem najwyżej, znaczy byłem drugi najwyżej, ale osoba nade mną w postaci Bartka była pode mną, znaczy była nade mną, ale ja z nim wygrałem, więc powinienem być nad nim tak naprawdę, więc ja uważam się, że ja wygrałem po prostu, więc ja byłem Champion Patson i co, widzimy się w następnym odcinku, siemaneczko.